Już w gruzach leżą Maurów posady, naród i dźwiga żelaza. Bronią się jeszcze twierdze Grenady, ale w Grenadzie zaraza. Broni się jeszcze zwierz Alpuchary, ale Manzor z garstką rycerzy. Hiszpan pod miastem zatknął sztandary, jutro do szturmu uderzy. O wschodzie słońca ryknęły spiże, rwą się okopy Murwali. Już z minaretów błysnęły krzyże, Hiszpanie zamku dostali. Jeden Almanzor, widząc swe roty zbite w opornej obronie, przeżnął się między szable i groty, uciekł i zmylił pogonie. Hiszpan na świeżej zamku ruinie, pomiędzy gruzy i trupy, zastawia ucztę, kąpie się w winie, rozdziela brance i łupy. Tym straż odźwierna wodzom donosi, że rycerz z obcej krainy o posłuchanie co rychlej prosi, ważne przywożąc nowiny. Był to Almanzor, król muzułmanów, rzucił bezpieczne ukrycie. Sam się oddaje w ręce Hiszpanów i tylko błaga o życie. Hiszpanie woła na waszym progu, przychodzą czołem uderzyć. Przychodzę służyć waszemu Bogu, waszym prorokom uwierzyć. Niechaj rozgłosi sława przed światem, że Arab że król zwalczony. Swoich zwycięzców chce zostać bratem, wasalem obcej korony. Hiszpanie męstwo cenić umieją, gdy Almanzora poznali. Wódz go uścisnął, inni koleją, jak towarzysza witali. Almanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczulej uścisnął. Objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego zawisnął. A ten osłabnął, padł na kolana, ale rękami drżącymi, wiążąc swój zwój u nóg Hiszpana, ciągnął się za nim po ziemi. Spojrzał dokoła, wszystkich zadziwił, zbladłe, ściniałe miał lice. Śmiechem okropnym usta wykrzywił, krwią mu nabiegły źrenice. Patrzcie, ogiał ryjem siny blady. Zgadnijcie, czyim ja posłem. Jam was oszukał, wracam z Grenady. Ja wam zarazę przyniosłem. Pocałowaniem wszczepiłem w duszę jad, co was będzie pożerał. Chodźcie i patrzcie na me katusze. Wy tak musicie umierać. Rzuca się, krzyczy, ściąga ramiona. Chciałby uściśnieniem wiecznym wszystkich Hiszpanów przykuć do łona. Śmieje się śmiechem serdecznym. Śmiał się, już skonał, jeszcze powieki, jeszcze się usta nie zwarły. I śmiech piekielny został na wieki, do zimnych liców przymarły. Hiszpanie tworzni z miasta uciekli, czuma za nimi w ślad biegła. Z gór Alpuchary nim się wywlekli, reszta i wojska poległa. Dziękujemy za nominację. Czytajcie Mickiewicza, wspierajcie medyków. Nominujemy Przemysława Semczuka, autora kryminałów, i Bogdana Naukę z Zespołem Zdrojowego Teatru Animacji. I zapraszamy wszystkich do Książnicy Karkonoskiej. Dziękujemy.